Cześć, w tym odcinku porozmawiamy o kosztach, czyli te trusie płać i płacz. Także zapraszam Was do oglądania. W tym odcinku opowiem Wam trochę o kosztach, czyli co, ile kosztuje i dlaczego tak drogo. Ile trzeba właśnie zainwestować, żeby dostosować sobie taką witarę do potrzeb słabego tetraplegika, takiego właśnie jakim jestem ja. W innych filmach sobie możecie zobaczyć właśnie te przeróbki, jakie tutaj zrobiłem, jak jeżdżę, jak driftuję, jak bawię się na śniegu i tak dalej. A w tym odcinku opowiem Wam, co ile właśnie kosztuje i jak to sobie poprzerabiałem. Najważniejszą rzeczą oczywiście jest fotel. To jest zwykły fotel, przerobiony na taki kubełkowy, plus trzeba było go fajnie obszyć. No i ta przeróbka, obszycie, to spawanie, przerabianie i tak dalej kosztowało mnie 400 zł. Do tego taki pas. Jest to pas używany przez kulturystów na siłowni. I ten pas kosztował mnie 100 zł. Oczywiście jego też trzeba było przerobić. Tutaj dorobić takie kółeczko, rzepa, ale to już tego nie liczę. To jest tam raptem kilka złotych. Kolejną sprawą, najważniejszą w sumie, jest oprzyrządowanie. To oprzyrządowanie ściągałem z Stanów. Kosztowało mnie 1200 zł. Kupiłem je na eBayu. Jest bardzo fajne, bo jest na lewą rękę. W Polsce generalnie nie ma takich oprzyrządowań na lewą rękę, a właśnie mi tutaj w tej witarze chodziło o to, żeby gaz i hamulec był na lewą rękę, a kierować prawą, bo prawą mam silniejszą, a w terenie jednak trzeba troszkę więcej używać siły. Czyli 1200 zł oprzyrządowanie. Zamontowanie tego oprzyrządowania, tutaj dorobienie takiego płaskownika, plus te płaskowniczki tutaj do wycieraczek i do świateł, kosztowało mnie to 150 zł. Gdybyście to zlecili jakiemuś wyspecjalizowanemu zakładowi, które zajmuje się przerabianiem aut dla osób niepełnosprawnych, to taka samo założenie takiej przeróbki kosztuje 800 zł. Dlatego ja zakładałem przez zaufaną osobę, która zna się na mechanice, ale no tak sobie dorabia i dlatego mnie to tak mało kosztowało. Oczywiście bardzo ważną rzeczą, jaką trzeba sobie zrobić, jest uchwyt na kierownicę. Ten uchwyt kosztował mnie około 100 zł, bo tam trzeba kupić łożysko, wyciąć blachę, pospawać i tak dalej. No to, tak mówię, 50 zł jakieś tam części, no i 50 zł robocizna. No taki uchwycik kosztuje pewnie 300 zł albo i więcej, a ja go zrobiłem sobie za 100 zł. Kolejną rzeczą, myślę, że bardzo ważną, jest oczywiście hebel, czyli taki główny wyłącznik prądu. No dlaczego jest to ważne? Ponieważ w razie gdybyśmy gdzieś tam wpadli w jakieś drzewo czy coś tam, jesteśmy sami, byłoby jakieś zwarcie na akumulatorze, no to przecież tetrus nie wyjdzie i nie odkręci klemy albo nie ucieknie z tego auta. Uważam, jest to przeróbka potrzebna sprawnym, jak i niepełnosprawnym, ale no trzeba ją tutaj doliczyć, czyli hebel kosztuje około 35 zł. Plus kabel 50 mm kwadratowych też tam kosztował jakieś 50 zł. Plus przerobienie tego też około 100 zł. I już tutaj w razie gdyby się coś działo, gdyby było jakieś zwarcie, pstryk, hebel przekręcam i mam wyłączone zasilanie w całym samochodzie. Kolejnych takich rzeczy, jakie musiałem sobie przerobić pod moją niepełnosprawność, to jest przeniesienie panelu sterowania szybami. Ten panel znajdował się tutaj na lewej stronie, na drzwiach. Ale no niestety, jest, nie wiem, tak troszkę jest to niewygodnie, nie dość, że nisko, to no byłoby mi bardzo ciężko tam właśnie sięgać. Dlatego ja ten panel z lewych drzwi przeniosłem sobie tutaj na środek. Generalnie tutaj nic nie trzeba kupować, tylko musiałem tam sobie dokupić kabel. No powiedzmy, że taki kabel kosztuje 10 czy 20 zł. No i robocizna, no nie? To około tam 50 do 100 zł. Taka przeróbka. Z takich jeszcze rzeczy, które mi właśnie pomagają w jeździe tym samochodem, jest taka niepozorna rzecz jak czujnik deszczu. Jeśli zacznie padać,
czy na przykład wjadę w jakąś kałużę i ochlapię mi szybę, to ja nie muszę wyciągać ręki i załączać wycieraczki, tylko po prostu wycieraczki włączają się automatycznie. No i ten czujniczek właśnie tutaj zamontowałem, taki zestawik kosztuje około 100 zł. No i około 100 zł kosztuje założenie takiego czujniczka. Kolejną sprawą jest też czujnik załączania świateł, czyli teraz mam światła wyłączone, przekręcam zapłon, odpalam auto i wtedy światła się automatycznie załączają. Taki czujniczek możecie kupić tam za około 60 zł i około 100 zł założenie. A jest to bardzo fajna sprawa, bo już macie, nie myślicie o tym, żeby tutaj włączać światło, zresztą tutaj światła to włączają się dosyć dziwnie, bo trzeba ich tak tutaj dwa razy przekręcić. No i jeśli będę miał te światła włączone z tego przycisku, to już mam problem z kierunkowskazami. Dlatego światła tutaj zawsze są na zero i wtedy mam dostęp do kierunkowskazu. O, jak jadę, to mogę w jeździe pstryknąć. I to moim zdaniem jest bardzo fajna przeróbka. Oczywiście przy przerabianiu auta trzeba zwrócić uwagę, żeby wszystko było właśnie dostosowane dla nas. Dlatego ja to auto budowałem praktycznie od zera. To auto było seryjne i na przykład widzicie, tutaj mam takie przełączniki jeszcze do załączania halogena u góry, przedniego, tylnego. Tutaj mam wentylator chłodnicy dodatkowy. Wszystkie mam te rzeczy łatwo dostępne. Ale już nie będę tych rzeczy zaliczał do przeróbek dla tetraplegika, ponieważ są to bardziej takie przeróbki offroadowe, bez których można się obejść. Teraz opowiem Wam o takich rzeczach troszkę niewidocznych. Słaby tetraplegik ma mało siły i dlatego jeżdżąc w terenie, gdy jeszcze założymy większe koła, robi się problem z hamowaniem. I tutaj te przeróbki układu hamulcowego były dosyć drogie. Ja przebudowałem cały układ hamulcowy. Z przodu zmieniłem zwrotnicę wraz z zaciskami hamulcowymi, tarczami, klockami od Grand Vitara 2,5 V6 plus nowe tarcze, nowe klocki, pełna regeneracja zwrotnic i to mnie kosztowało 1000 zł na prawą i lewą stronę. Z tyłu założyłem takie adaptery do hamulców tarczowych plus zaciski od Golfa 4, wiadomo, tarcze od Vitary, klocki od Golfa. I ten zestawik też mnie kosztował około 1000 zł. Oczywiście mówimy tu o wszystkich rzeczach nowych bądź zregenerowanych. Plus nowe przewody hamulcowe, płyn hamulcowy. I do tego jeszcze doszła pompka i serwo hamulcowe od Grand Vitara 2,5 V6. I to wszystko części, czyli tak, przód kosztował mnie 1000 zł, tył kosztował mnie 1000 zł. Przewody i pompka i serwo 200 zł, to już macie 2200, no i 500 zł przerobienie, czyli robocizna. No i kolejną sprawą, myślę, że jeszcze ważniejszą, jest układ kierowniczy, który też został zmodernizowany. Została dorobiona chłodniczka płynu wspomagania, do tego doszedł większy zbiorniczek. Czyli tak, zbiorniczek i chłodniczka kosztowały około 250 zł. Do tego doszła modernizacja pompy wspomagania. Tam zmieniłem taką sprężynkę, ale to możecie sobie obejrzeć w odcinku, w którym mówię o wspomaganiu. Tutaj akurat koszt tej sprężynki był praktycznie znikomy, bo może złotówkę. Droższa była robocizna. Czyli modernizacja układu wspomagania. Jeśli chodzi o części wraz tam z płynem i tak dalej, kosztowało mnie około 300 zł. Robocizna w tym przypadku 200 zł. Dodatkowo jeszcze przerobiłem sobie zapalanie. Tutaj można zapalać go kluczykiem, ale wiadomo, ciężko jest przekręcać kluczyk, bo on jest dosyć mały. Tutaj mam taki przycisk, że tylko dotykam i auto zapala. Oczywiście kupując taką Vitarę, musicie się też kierować tym, żeby była to taka Vitara w bogatszej wersji. Tutaj już mam elektryczne szyby, elektryczne lusterka, bo jednak te rzeczy jest ciężko przerobić. Także już lepiej, jak kupujecie taką Vitarę, żeby te rzeczy były. I ważną rzeczą oczywiście jest automatyczna skrzynia biegów.
Niestety mały jest Vitar z automatem i zazwyczaj są one sporo droższe. Także uważam, że to też trzeba troszkę doliczyć, tak jakby do tego budżetu przystosowania dla Tetrusa. Bo niestety, ale mało osób jeździ sprawnych automatami. Dlatego ja sporo szukałem tej Vitary właśnie w automacie i są troszkę droższe, także to też tam parę set złotych trzeba doliczyć i to już generalnie doliczamy, jak kupujemy auto. No jest jedna rzecz, której tu nie ma, a chciałbym bardzo mieć, czyli klimatyzacja. No i niestety w lecie no Tetrusowi jest ciężko, jak się nie ma właśnie dobrej termoregulacji, to jak jest większy upał, to ja po prostu nie jeżdżę, no bo nie dość, że silnik się grzeje, wszystko się grzeje, to jeszcze tutaj w środku robi się wysoka temperatura, dlatego w lecie trzeba sobie jazdę odpuścić, jak jest gorąco. Także to jest taki mankament. No dołożyć klimatyzację jest raczej ciężko, także jak już chcecie się tak bawić troszkę w terenie i chcecie jeździć latem, to już bardziej polecam Wam kupić taki samochód, który będzie miał przede wszystkim klimatyzację. No i wiadomo, elektryczne szyby, lusterka, wspomaganie kierownicy. Zawsze to będzie mniej rzeczy, które trzeba przerobić. Oczywiście da się jeździć bez przerabiania układu hamulcowego i kierowniczego. Jeśli ktoś ma więcej siły, a szczególnie paraplegicy, to oni na to właśnie nie zwracają uwagi i bez problemu sobie dadzą radę. Jeżdżąc w terenie jest właśnie taka sprawa, że często się zakłada większe koła. Ja tutaj założyłem koła o 10 cm wyższe, troszkę szersze i dlatego ta opona jest większa. No i już ciężej się kieruje, ciężej się hamuje. Dlatego musiałem poczynić tych modyfikacji dosyć sporo i w układzie hamulcowym, i w układzie kierowniczym, żeby to pracowało w miarę fajnie, w miarę lekko. Nie tylko, że nie mam chwytu, nie mam prostowników, bo ja tak do góry ręki nie podniosę, no to jeszcze kieruję jedną ręką hamuję, czy dodaję gazu, no to wiadomo, że jest ciężko, no nie? Dlatego trzeba sobie tak to wszystko dostosować, żeby to chodziło jak najlżej. Jak widzicie, to są takie przeróbki, które sprawni ludzie w ogóle na to nie zwracają uwagi, ponieważ są niepotrzebne. Człowiek sprawny po prostu wsiada, jedzie i te rzeczy są mu niepotrzebne. A tutaj widzicie, że Tetrus nie dość, że sam sobie nie jest w stanie tego zrobić, no bo przecież taki płaskowniczek założyć i opaskę, no to bez problemu, jak się umie, jak się ma sprawne ręce, to jest żaden problem, bo to można sobie takiego płaskowniczka wygiąć, założyć opaskę, już jest przeróbka, no nie? Taki uchwycik zrobić też nie problem. Mocowanie tej całej dźwigni gaz hamulec jest banalnie proste. Ona jest zamontowana w otwory technologiczne. Tutaj musiałem tylko wywalić taką dźwigienkę, która służy do opuszczania kierownicy i ustawiłem kierownicę możliwie jak najniżej i w te otwory zamontowałem właśnie to oprzyrządowanie. To są otwory technologiczne. Także wystarczy odkręcić dwie śruby i już to oprzyrządowanie mi schodzi, a na gaz i hamulec są takie nakładki, które ściskają. I to wszystko. Także demontaż tego oprzyrządowania to jest 5-10 minut i jest po robocie. Także widzicie, troszkę tych pieniążków trzeba wydać, żeby taką Vitarę dostosować pod tetraplegika, który właśnie nie ma chwytu, nie ma prostowników. Kolejną rzeczą, o której na razie w tym odcinku nie będę opowiadał, ale tam w opisie jest taki odcinek o przeróbkach offroadowych, jakie tutaj zastosowałem w tym samochodzie. Także możecie sobie zobaczyć, co trzeba zrobić, żeby taką Vitarą poruszać się w cięższym terenie. Jak właśnie podwyższone zawieszenie, wzmocniony układ napędowy i tak dalej, i tak dalej. Czy wyciągarka, czy alternator. To już jest właśnie, to są przeróbki offroadowe i to każdy jeżdżący terenowiec w terenie to właśnie robi. No ale właśnie nie robi tych przeróbek, co ja musiałem tutaj zrobić, aby dostosować w środku tą Vitarę. A jeszcze taką bardzo ważną rzeczą niewidoczną jest oczywiście winda, żeby wsiąść do takiego samochodu. Ja sobie zbudowałem właśnie taką windę w garażu, która mnie podnosi i dopiero z tej windy przesiadam się do samochodu. I to jest taka przeróbka, o której się na początku nie myśli, no nie? Ale do wysokiej terenówki, no niestety, jest ciężko wejść, jeśli ma się mało siły. Dlatego też warto to rozważyć. Mnie tam winda wyniosła około 1000 zł.
Też na moim kanale jest pokazane, jak ją zrobiłem w domowym sposobem, także możecie sobie zobaczyć. Także dzięki za obejrzenie. Odcinków z gitarą jest dosyć sporo, tam w opisie właśnie umieściłem linki do różnych odcinków, z rajdów, do tych wszystkich przeróbek, tam się jest wszystko, krok po kroku wszystko powiedziałem, co jak zrobiłem, dlaczego i w jaki sposób mi się to przydaje. Także jeśli macie jakieś tam pytania, to najpierw sobie obejrzyjcie te filmiki, a później jak coś, to tam pytajcie w komentarzach lub piszcie do mnie, to ja wam tam odpowiem. Dzięki, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, cześć!